Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie Bożym Słowem w sobotę, 18 czerwca. I czytam najpierw fragment z Księgi Psalmów, z Psalmu 107, gdzie w 9 wersecie znajdziemy takie słowo. Napoił bowiem duszę pragnącego, a duszę głodnego napełnił dobrem. A w liście do Efezjan, w 4 rozdziale, w 19 wersecie jest napisane: A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie. Myślę, że kiedy patrzymy na te dzisiejsze słowa, które Pan Bóg do nas kieruje, to bardzo dobrze zdajemy sobie sprawę z tego faktu, że żyjąc tu i teraz mamy różnego rodzaju potrzeby i sam fakt, że możemy te potrzeby zaspokajać w różnym stopniu, w różnych miejscach, jest dla nas w pewien sposób oczywisty. Pewien amerykański psycholog, Abraham Maslow, stworzył kiedyś taką piramidę potrzeb Maslowa, w której to mamy pewną hierarchię tych potrzeb, począwszy od najbardziej podstawowych do tych najbardziej zaawansowanych, możemy powiedzieć. Na samym początku mamy potrzeby fizjologiczne, potrzeby też tego rodzaju, że mamy coś do zjedzenia, mamy coś do picia, takie najbardziej oczywiste, związane z naszą codziennością, z naszą egzystencją, po prostu. I myślę, że z naszej perspektywy mamy taką świadomość, że te potrzeby siłą rzeczy w taki oczywisty sposób możemy zaspokoić, bo mamy co jeść, mamy co pić i w związku z tym jest to dla nas pewną oczywistością. Natomiast gdybyśmy spojrzeli z perspektywy osób, które tak naprawdę takich możliwości nie mają, to już by się okazało, że już te najbardziej podstawowe potrzeby wcale nie są takie oczywiste pod kątem tego, że są one zaspokajane. I wiele osób, myślę, że mogłoby nam pozazdrościć tego, że żyjemy w takim, a nie innym miejscu i mamy takie, a nie inne możliwości. Natomiast oczywiście poza tymi potrzebami najprostszymi, Abraham Maslow wyróżniał także te potrzeby najwyższe, potrzeby samorealizacji. Czyli potrzebę bycia kochanym, potrzebę takiej świadomości także tego, że po prostu jesteśmy ludźmi, którzy robią coś, co ma znaczenie, mogą się realizować w naszym codziennym życiu. I też na to może mieć wpływ bardzo wiele różnych rozmaitych czynników. Myślę, że tutaj moglibyśmy się zatrzymać i zastanowić, co w naszym życiu wpływa na to, że czujemy się zadowoleni z tego, kim jesteśmy, z tego, co robimy i w jakim stopniu te nasze najwyższe potrzeby, właśnie związane z samorealizacją, z potrzebą też przynależności, z potrzebą bycia po prostu zauważonym, bycia kochanym, te wszystkie takie bardziej skomplikowane, możemy powiedzieć. Na ile te potrzeby możemy też w życiu realizować, patrząc na Boga? Bo myślę, że wielu z nas w różnym stopniu, ale siłą rzeczy realizujemy różnego rodzaju potrzeby. Staramy się być kimś istotnym, kimś ważnym, kimś kochanym. Staramy się tworzyć wartościowe relacje. Staramy się być po prostu zauważeni przez innych. Natomiast tak naprawdę myślę, że kiedy wielu z nas spojrzy także za siebie, to jesteśmy w stanie zdać sobie sprawę z tego faktu, że tylko i wyłącznie dzięki Jezusowi Chrystusowi możemy być tymi, którzy czują się życiowo spełnieni. Bo tak naprawdę nasze duchowe potrzeby są tymi najwyższymi potrzebami, które też Pan Bóg i tylko i wyłącznie On jest w stanie zaspokoić. Na ile my mamy pragnienie szukania Boga, odkrywania tego, kim On jest, zachwycenia się, spojrzenia w prawo, w lewo, stwierdzenia: Panie Boże, wielki jesteś. To jest niesamowite, że widzimy tak piękne i cudowne stworzenie i tak naprawdę tylko Ty jesteś w stanie nasze potrzeby zaspokoić. Kiedy patrzymy na Jezusa, jako tego, który oddał za nas samego siebie, to możemy zdać sobie sprawę z faktu,
że On uczynił coś najbardziej niezwykłego po to, aby nasze duchowe potrzeby i aby nasza taka ziemska egzystencja, nasze ziemskie życie mogło być zaspokojone pod kątem właśnie takiego spełnienia, którego możemy doświadczać dzięki Jezusowi i właśnie w Nim. I moi drodzy, życzę nam wszystkim tego, abyśmy w czasie tego dzisiejszego pięknego dnia, ale także w czasie różnych innych dni, mieli taką świadomość, że Bóg zaspokoi naszą wszelką potrzebę według szczególnego bogactwa w chwale w Panu Jezusie. I abyśmy z tego bogactwa chcieli korzystać i mieć świadomość, że na co dzień Pan Bóg jest tym, który chce zaspokajać różnego rodzaju potrzeby, począwszy od tych najbardziej błahych, prostych, zwykłych, skończywszy na tych najbardziej skomplikowanych, które także są związane z naszym codziennym życiem. I tego nam życzę, abyśmy umieli odnaleźć w Jezusie spełnienie i mieć tę świadomość, że w Nim nasza każda potrzeba może zostać zaspokojona. Życzę wszystkim pięknego, dobrego, błogosławionego dnia z Panem Bogiem i do zobaczenia.